Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndler, witam w kolejnym podcaście CNC Krok po Kroku, czyli poniedziałkowym typie materiału, na którym gadam sobie na tematy niezarynkowe, który jest głównie do słuchania. Zresztą jak widzicie, mój pysk nie jest zbyt fajny do oglądania, jeszcze teraz taki prześwietlony, to tym bardziej, bo dalej jadę pod słońce, tak jak w poprzednim podcaście. Nagrywam kilka podcastów naraz, bo rzadko kiedy mam wenę na to. I w dzisiejszym materiale zadamy sobie pytanie i odpowiemy sobie na nie, czy dzisiejszy, nowoczesny operator CNC, ktoś, kto dzisiaj zaczyna w tej branży, powiedzmy, nie wiem, jesteście zaraz po technikum, czy zaraz po studiach i chcecie wejść w obróbkę CNC, czy w ogóle jesteście z innej branży i przechodzicie o CNC, czy taki człowiek musi znać G-kod? Czy G-kod jest potrzebny, czy G-kodu warto się uczyć? Znacie odpowiedź? No to teraz ja Wam powiem, jaka jest moja odpowiedź i zobaczymy sobie, na ile moje się pokrywa z Waszą. Lecimy. Często jestem na ten temat, może nie krytykowany, ale zwraca mi się uwagę, że programowanie w G-kodzie to jest trochę archaizm. Znaczy się, że już nikt dzisiaj nie programuje w G-kodzie. Co mam na myśli? No, mam na myśli to, że wiecie, tania licencja CAMA, taka do nie wiem, do dwuosiowej tokarki czy do frezarki, zwykła trzyosiowa krawędziowa, nie do obróbek powierzchniowych, to jest, nie chcę Wam skłamać, ale jakieś 2,5 do 3 tysięcy euro w wypadku Esprita. A są też jakieś darmowe kamy na rynku, a jakieś programy subskrypcyjne w stylu Fusiona to pewnie jeszcze taniej też można dopaść, chociaż nie znam cen Fusiona obecnych, ale powiedzmy 3 tysiące euro, dajmy sobie jako tą cenę, wokół której będziemy sobie rozmawiać. 3 tysiące euro, dzisiaj euro jest po 4 coś, to jest jakieś 12, powiedzmy 13, no powiedzmy 13 tysięcy złotych, nie? Tam. I razy drzwi 13 tysięcy złotych, to zadajmy sobie pytanie, czym jest 13 tysięcy złotych dla firmy produkcyjnej? Wiecie, dla mnie czy dla Was wyciągnąć 13 tysięcy z kieszeni i wyrzucić, no to jest kupa pieniędzy. Znaczy, to mam nadzieję, że jest ktoś, dla kogo to są grosze, z tych, co mnie oglądają, ale no, 13 tysięcy to wiecie, no, ja na przykład patrzyłem ostatnio, czy nie kupić jakiejś taniej terenówki takiej do zabawy. Ja sobie dałem limit prawie trzykrotnie mniejszy, bo powiedziałem, że moim limitem jest 5 tysięcy, a najchętniej bym się zamknął w 4, bo chcę kupić coś takiego tylko do zabawy. 13 koła to jest kupa kasy. No ale dla firmy produkcyjnej, to jak pomyślicie, no to wiecie, jak operator zarabia tam, dajmy na to, nie wiem ile zarabiacie, ale powiedzmy, niechaj będzie 6 brutto, to tak naprawdę dla pracodawcy to są koszty rzędu pewnie 8 brutto, bo wiecie, że to co brutto macie na umowie, to pracodawca płaci jeszcze więcej. Wy dostajecie jeszcze mniej, a pracodawca płaci jeszcze więcej. No to jest 1,5 operatora. Ewentualnie to jest, nie wiem, imadło. O, imadło do frezarki kosztuje 13 koła, a nikt się nie zastanawia, czy kupić imadło. Nie wiem, co jeszcze. O, stacja do termokurczy najtańsza kosztuje, powiedzmy, w okolicy 3 koła euro. Czyli dalej się poruszamy w tej samej kategorii cenowej. Jak popatrzycie na ceny surowego materiału, który się przerabia na firmie, jak popatrzycie na ceny sprężonego powietrza, tego, ile kompresor zużywa prądu, to okaże się, że 13 tysięcy w rozbiciu, na przykład, nie wiem, jak się kupuje maszynę w leasingu i się dorzuca kama do maszyny, czyli na przykład, nie wiem, na 3 lata rozbijemy te 13 tysięcy, to są grosze. Jakby w miesięcznej opłacie, kiepsko mam matematykę, jest jeszcze za wcześnie, bo jest po piątej, nie chce mi się liczyć, ale 13 tysięcy to jest bardzo mało. Dla firmy produkcyjnej, mówię, dla firmy produkcyjnej 13 tysięcy to jest bardzo mało. A taki nawet najprostszy kam, jaki może być, i tak jest lepszy niż brak kama. Zawsze powtarzam, mam taki żart, że pizza jest jak seks, to znaczy się, nawet jak jest kiepska, to lepiej mieć taką kiepską, niż nie mieć żadnej. Podobnie jest z kawą, też uważam, że kawa jest jak seks, znaczy się, lepiej mieć jakąkolwiek niż żadnej. Oczywiście są lepsze i gorsze, ale nawet kiepska i tak jest mile widziana zawsze, kiedy się da. No i powiem Wam, że z kamem jest tak samo, nawet kiepski kam jest gorszy niż żaden. Dlaczego? Bo A przyspiesza programowanie. Ja wiem, że czasem coś szybciej napiszemy z palca, ja często szybciej coś piszę z palca niż w kamie, ale jest wiele detali, na których po prostu nie da się tak szybko napisać z palca, bo jest dużo przeliczania, a kam to zrobi za nas. Każdy kam ma jakąś namiastkę CAD-a, więc da się coś prostego, nawet może nie tyle zaprojektować, czy da się zaprojektować, skonstruować, ale nawet poprzeliczać sobie jakieś punkty, nawet zobaczyć, czy coś się zmieści gdzieś. To jest kolejna rzecz, którą daje kam. CAM pozwala Wam użyć technologii, których normalnie by się nie mogli użyć, na przykład, nie wiem,
Podzielenie na bardzo wiele przejść bokiem, co jest ciężkie, jak się pisze z palca. Na jakieś obróbki trochę idealne, stałoobciążeniowe, typu Profit Milling, czy tam Wave, czy tam 2D Adaptive, to już tam sobie nazwy podstawcie, zależnie od tego, z jakiej korzystacie, nie będziemy się kłócić na nazwy. Ja teraz mam Profit Milling, bo we Splicie jest Profit Milling, a wy, jak wiecie, pracuję we Splicie. Cam też daje symulację, nawet najprostszy i najgorszy cam daje jakiegoś typu symulację, więc mogę zobaczyć, czy ta obróbka wychodzi fajnie i co ważne, nawet najprostszy, najtańszy cam daje Wam jakiś system sprawdzania kolizji. Czyli jest szansa, że cam się zwróci już nie tyle czasem programowania, ale na przykład czasem produkcji, bo zaprogramujecie coś optymalniej, ale też może się okazać, że cam się zwróci tylko przez to, że nie będzie dzwonów. I już nawet nie mówię o dzwonach, które zepsują maszynę, bo dowolna kolizja na maszynie to będzie powyżej 13 tysięcy złotych, ale bardziej nawet w narzędziach, które byście pourywali. I już tutaj cam da radę. Ja wiem, powiecie, no dobra, ale na dwuosiowej tokarce to nie ma potrzeby. No jasne, zwykle nie ma. Ale jak już macie, nie wiem, jakiś rowek na przykład kształtowy, który trzeba wykopać i zrobić na nim jakieś tam promyczki, przejścia i tak dalej, no to już zaczyna to mieć sens. Jak trzeba, nie wiem, policzyć, czy dany nóż da w danym miejscu radę zrobić podcięcie, to już ma sens. Albo na przykład na dwuosiowej tokarce, żeby zrobić podcięcie nożem 80-stopniowym, jakąś płytką W czy C, żeby nie kopać wszystkiego fałką, co jest zagłębione, bo tam wiadomo, że tymi 4,5 stopnia da się dalej zejść w takie podcięcia. No, cam po prostu ma sens, o czym już mówiłem w innym odcinku podcastów, więc się trochę z camem rozpędziłem, ale to dlatego, że to taki wstęp, nazwijmy to ładnie preludium albo preambuła. Wiecie, czym jest preambuła? Preambuła to jest stan przed zjedzeniem bułki. Preambuła. Najgorsze suchar od Szyndlera, jaki może być. No tak jak, czym jest bigos? Bigos to jest po prostu duża osa. Nie, nie będę Was zamęczał głupimi sucharami, bo to nie tędy droga. No to wracamy do pytania, które zadałem na samym początku. Czy dzisiejszy zaczynający operator CNC musi znać G-kod? Tak. No i co, wszystko co powiedziałem do tej pory, myśleliście, że powiem nie. Słuchajcie, nie mówię, że każdy z Was musi programować w G-kodzie. Jakby nie mówię, że musicie wziąć rysunek do ręki i napisać do tego kod od zera i to ma wyjść. Nie, niekoniecznie. Ale każdy z Was musi znać G-kod pod kątem takim, że musicie go umieć przeanalizować. Jakby nie zliczyłbym, ile razy spotkałem firmy, w których jest programista nawet z wieloletnim doświadczeniem, który jak ma zrobić minimalną podmiankę gdzieś w kodzie, to już jej nie robi, tylko biegnie do kama, chociaż to mu zajmuje dużo więcej czasu. Ja wiem, czasem się to robi, żeby zachować tu, wiecie, asocjatywność, kam, kod, obróbka, żeby one były takie same, ale czasem po prostu chłopy nie wiedzą. Nieraz przyjeżdżałem na szkolenie, no i mówię, no okej, dobra, co wiecie, czego nie wiecie? Nie, no oprogramować umiemy, już tam to wszystko jest zrobione. Mówię, dobra, no to wiecie co, to sobie tylko kilka rzeczy tak sprawdźmy. Na przykład to G54 to co jest? A to nie wiemy. No serio, takie sytuacje się zdarzały, że ktoś nie wiedział, czym jest kod G54, a nazywał się programistą CNC. Ja kumam, nie każdy musi znać G-kod, ale moim zdaniem znajomość G-kodu jest potrzebna właśnie po to, żeby kod przeanalizować. Żeby patrząc na kod, który wykonujemy, wiedzieć, co zaraz będzie wykonywane. Żeby wyłapać ewentualne błędy, ale też żeby na przykład przenieść się pomiędzy jedną maszyną a drugą. No G-kod, okej, trochę się różni, ale z grubsza jest zawsze zgodny i taki sam między wszystkimi obrabiarkami na świecie, nie? Pójdźmy krok dalej. Kiedyś dawno temu mój szanowny wuj Jakub, o którym kiedyś tam kiedyś wspominałem kanale, tam siadamy czasem, oglądamy koncerty, chodzimy po górach. Miałem taką dziewczynę Urszulę, którą nawiasem mówiąc bardzo serdecznie pozdrawiam, spod Rzeszowa. I kiedyś, jak ją odwoziliśmy, jak wracaliśmy, to wujek mi powiedział, że wiesz, czym odróżnić chłopca od mężczyzny? Tym, że chłopiec zagra tylko na swojej ulubionej elektrycznej gitarze, a prawdziwy mężczyzna weźmie do rąk cokolwiek, co ma struny i zagra. To pił do tego, że ja byłem basistą, a Urszula grała na gitarze klasycznej i faktycznie na wszystkim, co ma struny, potrafiła zagrać dzięki temu. I tak samo jest trochę z programowaniem. Chłopiec zaprogramuje tylko jeden typ maszyny, albo tylko jednym kamem, albo tylko jednym systemem, nieważne czy go nazwiecie Shop Mill, czy Manual Guide, czy VPS, czy jakkolwiek się nie nazywa u Was system programowania wizualnego. A prawdziwy mężczyzna zaprogramuje wszystko, co przyjmie litery i cyfry do swojego kodu. I nieważne co to będzie, nieważne z którego to będzie roku. I to jest... I to jest jakby chyba taka kwintesencja tego, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć, że
Giekot nie jest Wam dzisiaj potrzebny, żeby obrabiać. Możecie sobie spokojnie poradzić, nie znając Giekodu, za pomocą Kama czy systemu wizyjnego jakiegoś graficznego programowania i zrobicie to nawet lepiej niż ja w kodzie i szybciej i wydajniej i mniejszą ilością błędów. Ale jeżeli chcecie być uniwersalni, jeżeli chcecie, nie wiem, jak przejdzie inna maszyna, to od razu sobie z nią poradzić, jak chcecie kiedyś zmienić robotę i sobie dalej radzić dobrze, albo jak chcecie po prostu być świadomymi operatorami, to powinniście znać jego. To trochę jak z kierowcą, wiecie. Znam masę kierowców, którzy są bardzo dobrymi kierowcami, ale jak się ich zapytacie o cokolwiek związanego z działaniem samochodu, to już nie mają pojęcia zupełnie. Ja uważam, że dobry, świadomy kierowca powinien trochę znać swój samochód. Powinien na przykład wiedzieć, dlaczego, nie wiem, dlaczego musi zmienić bieg, żeby samochód jechał lepiej. Nie dlatego, że wiem, że leci lepiej wtedy. Tylko wiecie, bo jest przebieg krzywej momentu, obrotów, nie? Przełożenie, większe obciążenie na panewkach, większy moment działający przy małych obrotach, dlatego na małych obrotach nie wciskamy gazu. Tak samo jest ze znajomością G-kodu. Jestem zdania po prostu, że nawet jeżeli dzisiaj znajomość G-kodu Ci nie jest potrzebna i nie wykorzystasz jej w pracy, nie będziesz przez to dzisiaj lepszym operatorem, programistą, technologiem, kimkolwiek związanym z CNC, bo jak wiecie, te stanowiska, co pokazała ankieta, bardzo się przenikają, to długofalowo, żeby się nazwać programistą CNC, a nie tylko klikaczem Kama, powinieneś znać G-kod. Żeby się nazwać świadomym operatorem CNC, a nie tylko klikaczem zielonego przycisku, powinieneś umieć przeanalizować kod i powinieneś umieć zrobić sobie w nim jakieś małe poprawki. No i takie jest moje zdanie. No a zupełnie w drugą, znaczy zupełnie dalej, no chłopie, albo mnie wyprzedzasz, albo mnie nie wyprzedzasz. Jedzie taki pipok pół kilometra szybciej ode mnie na tempomacie i mnie blokuje za ciężarówką przez to. Aj, tragedia. A teraz wolniej, super. Zupełnie inną parą kaloszy, inszą parą kaloszy jest natomiast programowanie w makrozmiennych. No bo czy operator musi umieć programować w makrozmiennych? To też jest część G-kodu, jak dla mnie. I tutaj powiem nie. Jakby, jeżeli Wasza produkcja tego nie wymaga, jeżeli u Was, w Waszej produkcji się z tego nie korzysta, spokojnie możecie się nie uczyć makrozmiennych. Ale to znowu, to czy ktoś się chce uczyć programowania na makro, to trochę rozróżnia operatorów od operatorów, mam na myśli tych ludzi, którzy chcą zrobić swoją robotę, od zajawkowiczów. Myślę, że jeżeli jesteś zajawkowiczem, to powinieneś poznać programowanie w G-kodzie, w makrozmiennych. Dlaczego? Nie dlatego, że będziesz z niego korzystał na co dzień w obróbce, pewnie nie będziesz, ale dlatego, że jeżeli czasem chcesz wdrożyć coś fajnego do obróbki seryjnej, chcesz czasem zrobić jakieś raportowanie, chcesz czasem zrobić jakieś pomiary międzyoperacyjne, chcesz wycisnąć z programu nie 100%, to co jest standardowe w obróbce, tylko chcesz wycisnąć 105%, coś poza obróbką, zrobić coś więcej niż tylko skrawanie, to tam właśnie makrozmienne dają Ci, wiecie, niesamowite narzędzie, niesamowitą broń, jak kurczę bomba atomowa w Oppenheimerze. Akurat ostatnio oglądałem wreszcie, bo kupiłem Sky Showtime'a po 9 zł za miesiąc, była promka, to chyba warto, żeby oglądać kilka filmów. Samym Oppenheimerem się zwróciło, także warto, więc z makrozmiennymi to jest już tak, że tutaj uważam, że nie każdy musi, ale każdy zajawkowicz powinien, a zbijcie mnie szalonym, ale uważam, że te z tych pewnie 9,5 tysiąca, ile Was teraz jest, mam nadzieję, może 9 tysięcy, nie wiem ile teraz mam subskrybentów, bo nagrywam to troszeczkę do przodu, 8,5 na pewno, może 9, z tych 9 tysięcy z Was, którzy mnie subują i tych powiedzmy 2 tysięcy, którzy regularnie oglądają wszystkie filmy, to przynajmniej z 1000 z Was to są zajawkowicze. Zakładam, że mówię teraz do tych przynajmniej 300 zajawkowiczów, którzy oglądają ten podcast. A jeżeli jesteś zajawkowiczem, to naucz się makrozmiennych, naucz się G-kodu, bo zajawkowicz powinien to umieć. Dobra, rozgadałem się jak zwykle, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jeżeli macie, no to wiecie, no podcasty nie są obowiązkowe, tak? Uczymy się nowych rzeczy i pokazujemy fajne rzeczy w piątki. Na poniedziałkowych podcastach Szyndlar sobie gada. Na piątkowych ankietach poznaję Waszą opinię na tematy. W soboty robię trochę inny short niż zwykle, to już chyba widzieliście. A w każdy inny dzień tygodnia jest jakiś short związany bardziej lub mniej z obróbką. Kurde, porobiło się tych materiałów, nie? Z jednego materiału na 10 dni, bo tak zaczynałem na kanale, co 10 dni był materiał. Tam w okolicy 1, 11 i 21.
A teraz się zrobiło 7 materiałów, a czasem i więcej tygodniowo, no. Dzieje się z tym. Dobra, no to co? Do zobaczenia w piątek na kolejnym odcinku, w poniedziałek na kolejnym podcaście i wszystkie inne, które słyszeliście codziennie coś na kanale, ostatnio znajdziecie. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, jak zwykle. Z rumeczka, hejo. Cześć.